Witam serdecznie. Taki mały, nie będę nazywał specjalny odcinek w każdym razie. Natomiast wrzucę w każdym razie taki mały, szybki, choć nie wiem jak się zaraz rozgadam, odcinek będący odpowiedzią, bo po prostu zwyczajnie mało czasu mam w tej chwili na dłuższy tekst w ramach odpowiedzi dla kolegi Matic, w ramach w każdym razie komentarza, który tam na stronie naszej adminakademia.pl kolega Matic wrzucił, więc spróbuję przekazać odpowiedź w ten sposób, bo jest mi po prostu zwyczajnie szybciej. Dobra, a tak szybko dla całej reszty, bo pewnie nikomu się nie chce szukać, o co mniej więcej chodzi, to odpowiedź w kontekście takiej kwestii jak kiedy się w końcu, ja tak z pamięci, kiedy się w końcu coś poważniejszego znajdzie na kanale YouTube'owym, bo 4 miesięcy nic nie ma. Tak więc i że znalazłem sobie nową zabawkę w postaci vlogów. To ja spróbuję wytłumaczyć, tak? Przy okazji również parę od razu rzeczy powiem odnośnie jakieś tam tego, co w mojej głowie jest, jeżeli chodzi o rozwój, tak? I może spróbuję też po prostu przedstawić, skąd się pewne rzeczy biorą, żeby była jakaś tam czytelniejsza świadomość, bo ja wiem, że tak łatwo, nie chcę to w tej chwili używać, bo to dla mnie bynajmniej to, co tam kolega Matic wypisuje, nie uznaje tego za hejt, tak, w żaden sposób, bo to dla mnie nie ma znamion hejtu, natomiast inna sprawa, że możemy delikatnie porozmawiać zawsze. Ja się, żeby nie było, się na to nie obrażam, ale po prostu odpowiadam, bo to są rzeczy, które jakieś tam są w miarę istotne, nie będzie, górnolotnie dla naszej społeczności. To teraz tak, po pierwsze, szybko spojrzałem, to w przeciągu ostatnich 4 miesięcy było 8 w sumie filmów, niech będzie, z cyklu dla mnie jednak mimo wszystko dla admina. Tak, możemy sobie dyskutować, kłócić się, co kto uważa za, ale 8 naliczyłem, czyli średnio 2 miesięcznie. Teraz pytanie, czy jeżeli dostaję 2 filmy miesięcznie za, nie będzie, za free, no ja wiem, że tu będę od razu teraz i już wiem, że kolega mi też swoje na ten temat się wypowie, to w każdym razie, czy to jest tak bardzo mało i źle, tak, średnio 2 na miesiąc. Okej, tak, możemy na tym teraz dyskutować. Za free, ja nic za to nie chcę. Nie no, ja wiem, reklamy są. Ostatnio gdzieś mówiłem, tak, udało mi się po roku, heja, po roku udało mi się na mikrofon z reklam w każdym razie z YouTube'a, żeby mi się zwróciło. No dobra, no ale dobra, ale na poważnie to bierzmy. No to jest pierwsza kwestia, co do naprostowania, że nic się nie pojawiło od 4 miesięcy. Poważnego w ogóle. Druga kwestia co do zabawki z vlogów, to tak trochę w kontekście właśnie dlaczego tak, bo mi ten pomysł w ogóle wpadł na takiej zasadzie, że samochodem trochę jeżdżę, siedzę faktycznie i się nudzę i w ramach tego siedzenia i nudzenia się mogłem poprzekazywać dużo ciekawych rzeczy, a myślę, że jak kolega Matic poczyta komentarze w ramach tych vlogów, to nie wiem, czy to jest taka zabawka i całkiem bezsensowny cykl. Wydaje mi się, że dla osób, które oglądają tak bezsensowny cykl, chyba to nie jest, jakby się na pozór oka może wydawał. I zresztą myślę, że w ramach takich vlogów od czasu do czasu, zresztą dzisiaj był przykład, nie wiem, czy kolega Matic już widział, vlogu, który jest już bardziej poważny tematycznie, bo może i mówi o pewnych ciekawostkach z życia dzisiejszego, wziętego, tak, bo się w Kazachstanie dzieje, co my mamy do Kazachstanu? Ano mamy, bo przy okazji żeśmy sobie przypomnieli pewien mały kawałek wiedzy i być może na tym usystematyzowaniu udało nam się coś ciekawego jeszcze tak dowiedzieć, dotłumaczyć, więc to też jest chyba cenne. Mam zlikwidować vlogi? To moje pytanie, piszcie. Mam zlikwidować vlogi? A teraz biorąc pod uwagę, tak, skąd to wszystko tak, a nie inaczej. Pamiętajcie też, że to, co ja gdzieś tam próbuję przekazać i to każdy sobie odbierze to, jak to oczywiście będzie chciał, natomiast ja od czasu do czasu gdzieś swoje różne przemyślenia w różnych tematach wrzucam, w tym między innymi gdzieś tam w pierwszym vlogu, też zresztą kolega Matic trochę sprowokował gdzieś tam tą kwestię, więc znowu odpowiadam vlogiem.
Bo jeszcze raz, tak mi szybciej, łatwiej, a ja tego czasu dużo nie mam i wolę ten czas przeznaczyć może, niż pisać pół godziny, to wolę przeznaczyć go cenniej na coś, co nam się naszej społeczności przyda mimo wszystko. Więc w każdym razie tak, spróbuję to po kolei wytłumaczyć, tak, bo to, o czym już w pierwszym odcinku mówię. Ja wiem, że fajnie jest, ja chcę, ale proszę mieć świadomość, że ja przede wszystkim najpierw to będę musiał wykonywać obowiązki zawodowe i najpierw mam rodzinę. Jeżeli ja za coś kasy nie biorę. Tak? A jeżeli mimo wszystko dwa fajne odcinki, no zakładam, że fajne niech będzie. No wiem, że każdy może mieć na ten temat swoją cenę, ale jednak łapek górę niż dół jest zdecydowanie więcej przed odcinka, więc powiedzmy, że chyba nie są takie złe. O. Tak, więc jeżeli mam dwa odcinki na miesiąc średnio, no to jeszcze raz, to chyba nie jest tak mimo wszystko źle, że mnie się coś jeszcze chce. Tak po prostu w ramach jakiegoś nawet takiego trochę relaksu i tak dalej, bo ja to mniej więcej tak w ten sposób traktuję. Zresztą tworzę coś, co jeszcze przydaje mi się czasami gdzieś na, mimo wszystko na zajęciach. Natomiast, no, jeszcze raz, miejmy świadomość, że ja najpierw mam pracę zawodową, rodzinę i to, że ktoś by bardzo chciał, świetnie, ja to też rozumiem, ale niech mnie ktoś najpierw zrozumie, że ja jeszcze raz, po raz trzeci, najpierw mam pracę zawodową, bo muszę z czegoś żyć i muszę wyżywić moją rodzinę i tak dalej. I mam jeszcze rodzinę. I fajnie by było, gdyby ktoś mimo wszystko miał na uwadze, że po prostu gościowi chciało się przeznaczyć swój własny czas i nie chciał z tego kompletnie nic, bo nie chce z tego nic. Nawet jeżeli dobrze przyuważycie, ja w tych vlogach mógłbym tu nie wiadomo ile zachęcać do kursów wakacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Nie, znaczy ktoś chce, to w każdym razie tam będzie ten udział realizował, ktoś nie chce, nie będzie realizował i tak dalej, jednak wola. Nie chcę tu nastręczać się nie wiadomo jak, bo nie taka jest intencja, cel. A że przy okazji takie możliwości są, też mam ich nie robić, mam udawać, że inaczej, to jest jakaś forma, zresztą dla kolegi Matika, że ma okazję i szansę, żeby w każdym razie przez dwa miesiące miał tych godzin ze mną, jeszcze będzie miał mnie wtedy dosyć i dosyć tych filmów poważnych i tak dalej, i tak dalej. Jest sposób, dlaczego by nie, tak, w tym wypadku. No i to tak w odniesieniu do w każdym razie logiki vlogu, więc ja w tych vlogach też mimo wszystko od czasu do czasu, już dzisiaj jeden przykład był, myślę, że częściej się będą pojawiać nawet rzeczy tematyczne, bo to jest moment, kiedy ja mam czas na to, żeby po prostu jadę, nie mogę nic i tak innego de facto robić, a mogę spożytkować go w sposób jakiś sensowny jeszcze i cenny. Na tyle, na ile się da w ramach vlogu coś przerzucić. A będę próbował również merytoryczne tematy, a nie tylko i wyłącznie kontrowersyjne. Dobra, to tak co do vlogu. Natomiast co do kwestii tak od razu jakoś tak trochę na przyszłość różnego rodzaju, więc nie będę w tym wypadku zarzucał działalności naszego, naszego kanału. Natomiast raz, że jest praca zawodowa, bo w tej chwili na przykład jest mimo wszystko okres, kiedy jest sesja egzaminacyjna zaliczeniowa, a ja jestem belfrem akademickim, więc w ramach sesji egzaminacyjnej zaliczeniowej muszę sprawdzać egzaminy, muszę sprawdzać zaliczenia i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że mimo wszystko wydaje się, że nauczyciele w Polsce to są pierdzistołki siedzące i nic nie robiące. To tak też piję trochę do niedawnego tutaj strajku nauczycieli, do których ja też mam szacunek, choć ja nie jestem nauczycielem zwykłym, oni mają jeszcze gorzej, tak, w każdym razie ja się też im dziwię często gęsto, dlaczego jeszcze tam pracują. Zresztą powiem, że dzisiaj akurat słuchałem w tym kontekście problemu, który nas czeka od 1 września, przykład w Warszawie, wiceprezydent mówi, mniej więcej skali 10% nauczycieli będą mieli braki we wrześniu, tak zakładają, i to jeszcze uwaga, to są ostrożne założenia, że mogą być, może być jeszcze gorzej, brak 10% nauczycieli i odjazdy w stylu, że dyrektor szkoły szuka mieszkania do wynajęcia na potrzeby klasy, tak?
tak się w Polsce przygotowuje, niestety. Wiem, że tu teraz wyjdzie trochę politycznie. Nie mówię, że jestem przeciwko partii, ale każda partia, która tak będzie przeprowadzała reformy, to ja przepraszam, ale myśmy sobie sami zgotowali ten los. Tak? Bo takie partie, a nie inne chcemy. Nas interesują tylko takie, które coś nam do kasy, do kieszeni dadzą. Nie rozumiejąc, co myśmy zgotowali swoim dzieciom. A ja mogę coś na ten temat powiedzieć, bo mam teraz swoje dziecko najstarsze, akurat właśnie w 8 klasie. Fajnie, że się dostało do klasy, do której chciało i tak dalej. Natomiast no pierwsze, co od razu było, wiem, że od razu też można na mnie polecieć, bo w każdym razie i tak naprawdę moje dziecko wyleciało całkiem fajnie. Raz, że tam, gdzie chciało, po drugie, w warunkach całkiem fajnych. Natomiast tak, miało być założone 16 osób w klasie, jest 26. Wiadomo chyba już dlaczego. Jak ktoś ma dziecko, to... Ja to powiedziałem tak, bo nawet gdzieś tam komuś wczoraj mówiłem, że znaczy to się cieszyć, że 26, bo ja naprawdę i tak luksus, bo standardem w tej chwili jest 36 średnio, tak, dzieci w liceach i tak dalej, więc... Warto może się zastanowić, jak to wygląda. Są między innymi nauczyciele, nie chcą pracować. Dobra, ale wracając, bo przeszedłem trochę na inny zgoła temat, choć jest to temat dla mnie irytujący, denerwujący i mnie podnosi bardzo mocno ciśnienie, bo mam po prostu zwyczajnie ośmoklasistę w domu. Okej, dobra, ale wracając do meritum. Ponieważ tak, mam zaliczenia, mam egzaminy i tak dalej, to jest rzecz, którą ja muszę zrobić najpierw, tak? I to, że przekładam pewne filmy, bo w tym momencie są pewne rzeczy, na które muszę zwrócić uwagę mimo wszystko najpierw, a pod nie mam wszystko wcześniej poukładane ogólnie. No więc, więc siłą rzeczy. Plus są inne rzeczy, z których ja też jeszcze gdzieś tam muszę żyć i muszę je obrobić najpierw. Po drugie, nawet mimo tego, oprócz tego w tej chwili jeszcze sumarycznie na macierzystej uczelni mam urlop, tak, ogólnie. Natomiast w ramach tego urlopu w tej chwili no też z dziećmi gdzieś tam trochę w domu siedzę, bo na przykład mam jeszcze najmniejsze dziecko, najmłodsze, które dopiero od września pójdzie do przedszkola. I biorąc pod uwagę, że dopiero od września pójdzie do przedszkola, to musi mieć non-stop jakąś opiekę, tak? Więc jeżeli mi kolega Matik też zorganizuje opiekę do dziecka i zapłaci za opiekę do dziecka, ja nie mam nic przeciw w tym wypadku, żeby w tym momencie siedzieć i robić filmy na YouTube'a. Tak, ogólnie. Okej, no może trochę przesadziłem, bo na tą opiekunkę gdzieś tam dalej może by, znaczy było stać. No pewnie bym zorganizował jakoś może i nie aż tak bardzo drogo, bo jeszcze niedawno to akurat babcie zajmowały się tą moją najmłodszą córą, ale ja nie chcę mojej babci obciążać w momencie, kiedy mam w tej chwili możliwość, żeby je nie obciążać. I do września pierwszego też jeszcze moim najmłodszym dzieckiem mam fajną satysfakcję się zająć. Zresztą miło spędzony czas, żeby nie było. Dla mnie to jest prześwietna frajda i cenny czas, nieoceniony. Jak ktoś będzie miał dzieci, to zrozumie. Tak, jak fajnie, tak jak dzisiaj pobawiliśmy się. Na przykład sklep. Tak, moje dziecko wymyśliło, jak robimy zakupy, cukierki kupowałem i tak dalej, i tak dalej. Tak, i rozumiem, że mam zostawić na boku, przed telewizorem, bo w tym momencie ważniejsze jest robienie filmu na YouTube'a. Okej. Więc w każdym razie na pewno też tego trochę czasu potem mi się pojawi więcej. Druga sprawa, ponieważ są te kursy wakacyjne w nowym formacie, je gdzieś tam przygotowuję, to też siłą rzeczy muszę na to trochę spędzić czasu, bo musiałem serwer VPS-owy nowy znaleźć, odpowiedni i tak dalej, postawić na nim całego Moodla, pokonfigurować tego Moodla, poorganizować pewne rzeczy. To są kolejne rzeczy, które zajmują dużo więcej czasu niż się komuś w każdym razie mimo wszystko wydaje. Więc to jest nawet powód, dlaczego ja gdzieś tam poprzykładam na mojej stronie tej Admin Akademia, kiedy się pojawią pewne filmy. One się pojawią, bo one będą, tak, mimo wszystko. Natomiast ja na razie je przekładam, ale zaraz do nich wrócę, do tego przekładania. Natomiast w tej chwili priorytetem też dla mnie są kursy wakacyjne, które chcę zorganizować, żeby nawet na bazie tych kursów trochę społeczności i pewnych innych możliwości również do nas może gdzieś tam potem przyciągnąć, bo mam nadzieję, że to będzie coś, co będzie, no,
coś, co będzie fajne, tak, mimo wszystko. Chciałbym to jakoś tak zrobić, żeby było fajne, ale to też będzie wymagało, szczególnie na początku, przeznaczenia pewnej ilości czasu. No, a doba ma 24 godziny, no, ja się nie podzielę na więcej kawałków. A że mimo wszystko na kursy wakacyjne ktoś parę złotych chce wyłożyć, to ja w tym momencie mogę teraz coś innego poświęcić i te kursy wakacyjne zrealizować w sposób fajny. Dla mnie sposób też fajnie satysfakcjonujący, który będzie dla mnie fajną przygodą, miło dla mnie, przyjemne, tak? I mimo wszystko mogę jeszcze coś innego odłożyć, tak? I to mimo wszystko trzeba mieć świadomość, że to tak niestety potem działa. Nie dlatego, że ja mam takie widzimisię, tylko takie po prostu zwyczajnie jest życie ogólnie. Natomiast, więc ponieważ jak się przejrzy ostatnie, nie wiem, 4 miesiące, że filmy się pojawiają, tak, w każdym miesiącu jakieś są, nie ma tego mało, te vlogi mimo wszystko też myślę, że są czymś cennym i ja nie zarzucam tej działalności w żaden sposób i próbuję i motam się na początku, szukając jakichś sposobów, jak zrobić, żeby życie zawodowe i rodzinne również z tym kanałem YouTube'owym w jakiś tam sposób sobie to poorganizować, no ale widać, że nie zarzucam, jakoś próbuję, tak, ale to jest chyba źle, tak, bo jeszcze za mało pracy, ja wiem jak to za chwilę, że tak, że żyję pod mostem i tak dalej, ale próbuję przekazać pewną argumentację, mnie się wydaje logiczną, żeby wytłumaczyć, w czym jest problem i rzecz, ale że nawet tymi kursami wakacyjnymi i tak dalej próbuję szukać sposobów, żeby powoli gdzieś może z niektórych elementów zrezygnować, a tą działalność nawet tak za free na kanale YouTube'owym, żebym mógł również potem mieć czas na to, żeby ją wykonywać. Zresztą zmierzam do tego, bo już gdzieś wskazuję, że gdzieś zbliża się coraz bliżej mimo wszystko, bo w mojej głowie coraz więcej jakichś tam pomysłów, żeby wokół tego kanału YouTube'owego zbudować właśnie, żebym mógł z pewnych rzeczy zrezygnować, a na tym kanale YouTube'owym z jednej strony również filmy te w takim cyklu za free i kto będzie chciał na Patronite mnie za to wynagrodzić. Będzie chciał, wynagrodzi, nie będzie chciał, nie wynagrodzi, natomiast ja będę musiał szukać jakichś środków na to finansowanie, bo na wiele, wiele, wiele rzeczy to po prostu zwyczajnie nawet są koszta, których jak ja już gdzieś tam wcześniej wskazałem, no nie będę zwyczajnie aż tak całkiem już do przesady z własnej kieszeni wyciągał, bo ktoś po prostu chce, tak? I kolega Matik może mi tu nawrzucać, jakie jest życie w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Ja już na ten temat się też wypowiedziałem, że jeżeli chodzi o mnie, żeby nie było, tak? Ja jestem osobą, która to, czego się dorobiłem, dorobiłem się sam, tak? I mogą mi teraz nauczyć, zresztą taki pomysł na odcinek, na vlog, ale to są osobne przygotuję, bo przypomniał mi się akurat taki fajny, ciekawy artykuł, jak on się to nazywał? Życie bez starcia, można znaleźć na necie. On już parę lat ładnych ma, ale on w ogóle nie stracił na świeżości, według mnie. A i ona mniej więcej, zresztą bardzo fajnie się zaczyna, tak, że jest taka grupa zawodowa w Polsce, która żyje inaczej niż wszyscy i tu ogólnie chodzi o właśnie informatyków. Tak, natomiast ten wydźwięk tego artykułu jest trochę inaczej, że my jesteśmy odrealnieni, bo my na wszystko później mówimy w każdym razie, że ale o co wam chodzi, w Polsce się żyje dobrze i tak dalej, ale to zostawię na osobny odcinek, bo to jest też dosyć fajny, wydaje mi się, ciekawa też mimo wszystko, przepraszam, tutaj dyskusja ogólnie, taki na ciekawy osobny odcinek, natomiast mimo wszystko ja nie jestem oderwany z choinki, z kosmosu. Wszystko, co dorobiłem, dorobiłem się sam, własnymi rękoma, więc jestem i potrafię to docenić. W momencie, nie wiem, kiedy realizowałem doktora, to był chyba taki jeden z już najtrudniejszych momentów w życiu, to miałem chyba 4 etaty dosłownie, można powiedzieć, może nie takie etaty pełne, ale w 4 miejsca pracy, no takie 4 pół etaty bym to nazwał, więc 2 etaty pełne, do tego pisałem doktora, do tego miałem małe dziecko, przy którym również siedziałem, więc mnie nikt nie powie, co to znaczy życie i tak dalej. Natomiast mogę się powymączać, bo czy do czegoś gdzieś tam, mimo wszystko z mojej perspektywy udało mi się dojść, nawet gdzieś ostatnio komuś napisałem w komentarzu, bo poznał, że
mieszkam, tak, znane okolice, Pilchowice, Stanica, tak, no mieszkam w Stanicy, bo to żadna tajemnica, i napisałem, że to jakieś miejsce dla mnie wymarzone. Było, między innymi plus Kamieniec koło Gliwic. I okazuje się, że gdzieś tam takie marzenia udało mi się pospełniać. Własnymi rękami udało mi się do tego mimo wszystko dojść. I wiem, że przez to, co przechodziłem, to, że udało mi się dojść, to dlatego między innymi, że umiałem sobie poukładać pewne priorytety w moim życiu. Tak, i nie wygadywałem w tym momencie, jak się to w Polsce źle żyje i tak dalej. Wręcz przeciwnie, zawsze na to krzyczałem, na te wszystkie wygadywania, że trzeba jechać na zachód i tak dalej, bzdura, tak, w każdym razie. Natomiast, co może też osobny odcinek jeszcze mogę nawygadywać kontrowersyjnych, co uważam, jeżeli chodzi o wyjeżdżanie na zachód, ogólnie, ale już zresztą wspominałem. Natomiast w każdym razie, bo już teraz zejdę w drugą stronę, wracając do tej przyszłości, tak, więc chcę pobudować, próbuję, potrzebuję na to trochę czasu i mam nadzieję, że tego czasu mi się trochę też da i mam nadzieję, że to się uda. Ja nie wiem nawet, czy się uda, bo ja muszę najpierw mieć zorganizowane i zabezpieczone normalne moje życie codzienne. Tak, natomiast gdzieś tam wokół tego też Patronite'a będę chciał zbudować pewne możliwości, ale też takie, w taki sposób, żeby jakoś gdzieś to mogło się finansować. Ja muszę znaleźć, tak, jeżeli coś ma powstawać, w każdym razie, i tego po prostu się inaczej nie da. I nawet te kursy wakacyjne, wszystko, coś zobaczy, vlogi i tak dalej, mam nadzieję, że wszyscy na to spojrzą, że jest to jakiś pewien sposób podejścia, że ja chcę i szukam sposobów, natomiast no to nie jest proste dla mnie, tak? Tak jak w jednym gdzieś tam było, pomyślę na vlog, jak sobie zorganizować efektywnie dzień, bo ma tylko 24 godziny. No to ja się śmiejąc też bym się chciał czasem może i dowiedzieć tak humorystycznie, bo to nie jest wcale taka błaha i prosta sprawa nawet i dla mnie, tak? Mimo wszystko. Natomiast no ja organizuję tak, że później pierwsza w nocy, druga, że zobaczcie czasy najczęściej, kiedy te filmy powstają. No to jest 12, pierwsza, tak, ja potem jeszcze mało po tym filmie jeszcze siedzę, obrabiam te filmy, tak, i oczywiście to jest jeszcze u nas w Polsce źle, bo są tylko dwa średnio odcinki na miesiąc. No wiem, że kolega też jeszcze na to teraz swoje gdzieś tam powie i dobrze, niech kolega się wypowie, co uważa, bo każdy ma swoje prawo, tak, ja, i żeby nie było, mam nadzieję, że cała reszta też na spokojnie do tego podejdzie, bo ja nie traktuję w tej chwili tego ani jako hejtu w żaden sposób, tylko próbuję po prostu zwyczajnie uargumentować skąd, gdzie i dlaczego i z jakiego powodu tak, a nie inaczej się dzieje to, co dzieje się wokół kanału. Także i to, że kursy wakacyjne się pojawiają, to jest rozwój kanału, bo taka jest logika i pomysł i one, mam nadzieję, że to nie jest pierwszy raz, że się one pojawiają, tylko chciałbym, żeby one były systematycznie, choć myślę jeszcze nad jakąś inną pośrednią formą, bo one, no ja jestem jeden i tak dalej, czas i te wszystkie problemy, które już gdzieś tam wcześniej podawałem w każdym razie, więc żeby były różne formy, tak, drożej, taniej i żeby każdy miał coś gdzieś tam dla siebie, mimo wszystko, i chciałbym, żeby to właśnie mimo wszystko, wszystkie pomysły były w sposób taki, żeby to były jednak, tak, mimo tego, co kolega Matyk powie, dla zwyczajnego zjadacza chleba w Polsce osiągalne, bo dla mnie mimo wszystko te ceny, teraz gdzieś tam, przecież tam są, nie wiem, teraz ceny wychodzi 420 zł, 400, nie wiem, 80 zł niech będzie, tak, no to jeszcze to mi się wydaje, że naprawdę to mi wszystko za taki kurs, to nie są ceny jakieś niebotyczne u nas w Polsce, a szukam sposobów, jak widać, na to, żeby nawet właśnie dać młodym, tak, to jest też forma tego, co ja sobie idealistycznie przyjąłem, że chciałbym, żeby propagować, tak, tą pasję do sieci komputerowych, bo u nas jakoś tak więcej patrzy na ten świat programistyczny, a świat sieci komputerowych jest też przecież arcyfajny, bardzo fajny, ciekawy, tak, więc mam nadzieję, że wiele osób uda mi się zachęcić, no i zbudować, bo mimo wszystko patrząc, że buduję sobie konkurencję, nie, ja tego nie traktuję, że buduję sobie konkurencję, bo ten rynek jest tak duży i szeroki w tej chwili, że jest w stanie wsysnąć dość długo dużą ilość, a przynajmniej może ja się nie będę wściekał i wkurzał, jak znowu przyjdę gdzieś, zobaczę i mówię, Jezu,
Boże, że muszę z kimś takim współpracować i tak dalej, i tak dalej. I słyszę potem hasła, że to może Pan przyjdzie, nam to zrobi, bo ja nie umiem, bo nie potrafię. Tak? No do innej firmy, ja tego nie potrafię zrozumieć, tak? Że mi ktoś mówi, że do obcej firmy mam przyjść i co mam zrobić. Z jakiego, przepraszam, powodu, tak? Bo on nie umie, nie potrafi, okej. Okay. No więc może w tym momencie takiej sytuacji dzięki temu komu kiedyś będę miał mniej. Ale ja muszę to zbudować w sposób rozsądny i logiczny. I mam nadzieję, że na to też każdy spojrzy. Jeszcze tutaj, jak mówiłem, każde sensowne, ciekawe pomysły, jakie macie, ja ich słucham, jak widzicie, dobrze się przypatrzycie. Przecież pomysł na przykład równoważenie na kursach wakacyjnych, żeby było teraz im więcej osób, to będzie taniej, no to jest pomysł od Was, ja go wdrożyłem. Więc wszelkie pomysły, które się pojawią, ja jestem chętny. Nawet na tematy na vlogów ja to słucham, czytam, tak? I niektóre te, które widzę, że są fajne, ciekawe, to ja tego mimo wszystko słucham, więc... Nie jestem głuchy na to, co się mówi, a wręcz przeciwnie, i chciałbym, żebyśmy wspólnie razem też jakoś ten kanał rozwijali. Ale jeszcze raz, w sposób logiczny, sensowny, rozsądny, i mam nadzieję, że każdy w tym zobaczy, że to nie chodzi tylko o to, że przyszedł, tak, i szuka, jak się nachapać i tak dalej, natomiast no to, że ja dzięki temu będę mógł z czegoś zrezygnować i będę mógł żyć, no to ja się będę mógł cieszyć, że będę mógł robić to, co będzie dla mnie fajne, ciekawe i tak dalej, a przy okazji też nawet będę mógł jeszcze z tego żyć. A i tak jeszcze zorganizowane w taki sposób, żeby gdzieś w tym wszystkim spotkać się mimo wszystko po środku. Dobra, jednak normalnym odcinkiem vloga odpowiedziałem długo, tak? Emocjonalnie chyba, ale nie będzie półemocjonalnie, ale tak może ciekawiej, nie? Jak jest półemocjonalnie i długą wypowiedzią, bo chyba prawie tyle by musiał też koledze Matik odpowiedzieć, bo to nie da się tak łatwo tekstem powiedzieć, w czym jest rzecz i w czym jest w każdym razie problem, tak? Więc ja mam nadzieję, że kolega też mnie po prostu zwyczajnie zrozumie. Tak, ja wiem, że chcę, ja też chcę, żeby nie było tak samo jak kolega, natomiast no życie jest życiem, tak, a jak się popatrzy na to, no tego nie widać, ile mimo wszystko ja tego czasu na co dzień też dla Admin Akademia poświęcam, to tego jednak troszeczkę jest, mimo tego, że i tak muszę najpierw życie rodzinne i zawodowe musi być tu najpierw, tak, przynajmniej przez pewnie jeszcze jakiś tam czas, chyba że przyjdzie taki moment, że ja po prostu zwyczajnie będę mógł z takiego projektu żyć, no kto go wie, ja tego nie wykluczam, być może przyjdzie taki dzień, że z tego projektu będę mógł fajnie też żyć i wtedy będziemy mogli w ogóle inaczej rozmawiać, tak, tutaj. Dobra, natomiast mam nadzieję, że po prostu uda się też docenić tą moją pracę, i że mnie się jeszcze zwyczajnie, że komuś się w ogóle zwyczajnie coś jeszcze od czasu do czasu chce. Natomiast jeszcze raz, całą resztę proszę, bez hejtu na kolegę. Jak zobaczę komentarze, będę normalnie jak nigdy usuwał i proszę o konstruktywną dyskusję, rozmowę, tak, w tym wszystkim nie najeżdżanie, bo ja tylko chciałem tym odcinkiem po prostu zwyczajnie wytłumaczyć. Mam nadzieję, że kolega mi znowu nie napisze, że historycznie i tak dalej, tak, bo to żadna histeria w każdym razie, tylko próba przekazania jakiejś argumentacji, co, skąd i dlaczego, jakaś moja wizja na jakąś tam najbliższą przyszłość, także a zobaczymy, mam nadzieję, że kolega na Patronite też mimo wszystko wtedy coś wesprze, chociaż tymi małymi, natomiast no trzeba zrozumieć, tak, a nie inaczej życie nasze jest poukładane, ja tego tak nie wymyśliłem i coś na to ja mam poradzić. Dobra, nie będę już więcej tu nudził i smęcił, ale w ramach tego odcinka wytłumaczyłem, co miałem. W każdym razie przy okazji jednak też trochę parę rzeczy wyjaśniając wokół tego, co się też wokół kanału naszego dzieje, gdzieś tam trochę, mam nadzieję, że będzie działo, więc gdzieś tam to też przesmycało w tym, co ja przed chwilą próbowałem trochę odpowiedzieć koledze Matik. Dobra, kończę.